W dzisiejszym odcinku 8 rzeczy, które warto wiedzieć po zakupie nowego kotła Vitodent 100. Więc do dzieła. Na początek warunki gwarancji. Tak, zaczniemy od formalności w zasadzie. Kocioł ma 2-letnią gwarancję podstawową plus 10-letnia gwarancja na komorę spalania. I jedna i druga gwarancja jest pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów. Zarówno ta 2-letnia ogólna obejmująca prawie praktycznie cały kocioł, jak i ta 10-letnia obejmująca komorę spalania, która jest w środku. Tą 2-letnią ogólną gwarancję można odpłatnie u Wismana przedłużyć o kolejne 3 lata, do 5 lat. Na ten moment jest to koszt rzędu 720 zł, jeżeli pamięć o nie myli. I teraz jeszcze jedna ważna uwaga, bo ta ogólna gwarancja ma też pewne wyłączenia. Jednym z wyłączeń jest do roku czasu mamy gwarancję na wszystko razem z tak zwanymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli elektrody, uszczelki, izolacje termiczne. I warto zrobić pierwszy przegląd do roku czasu po to, żeby ewentualnie, jeżeli by te części były do wymiany, żeby po prostu też można było to zrobić na gwarancji, bo po roku czasu te elementy wypadają z gwarancji. Podstawowa obsługa samego urządzenia. W trybie standby na ekranie pojawia się pulsująca dioda, tak naprawdę kropka. I żeby cokolwiek zobaczyć, co się dzieje, trzeba po prostu kliknąć którykolwiek przycisk. I wtedy dopiero jakby pojawiają się menu. Tym symbolem mamy wskazaną temperaturę, która jest ustawiona do ogrzewania. Jest to temperatura, która idzie na grzejniki bądź na ogrzewanie podłogowe w przypadku sterowania stałotemperaturowego. Gdybyśmy mieli sterowanie pogodowe, to byłaby temperatura żądana w pomieszczeniu. Tą temperaturę można zmieniać plusem, minusem. Jeżeli wartość, którą ustawiamy, już nam odpowiada, potwierdzamy przyciskiem OK. Kolejną rzeczą, którą możemy zmienić, jest to temperatura ciepłej wody. Off akurat tu jest wyłączone. My zmienimy sobie na standardowe 40 stopni. I tak samo jak przy centralnym ogrzewaniu, potwierdzamy przyciskiem OK. Kolejną rzeczą, którą możemy zobaczyć w ekranie głównym, jest ciśnienie na instalacji. To samo ciśnienie z grubsza się powtarza na manometrze od spodu. I musi wynosić powyżej 0,7 bara, aby kocioł w ogóle się uruchomił. W kolejnym kroku pokażę Ci, jak uzupełnić to ciśnienie. Ostatnią rzeczą, którą można zmienić w głównym panelu, to jest tak zwany tryb eco. Tutaj jest na ten moment włączony. Oznacza to, że kocioł nie wygrzewa się i woda do ciepłej wody będzie przygotowywana nieco dłużej, szczególnie ten pierwszy raz. Gdy ten tryb wyłączymy, kocioł zawsze będzie w stanie wygrzania, nawet jeżeli nie będzie żadnego zapotrzebowania, po to, żeby po prostu przyspieszyć proces przygotowywania ciepłej wody. Dobra. Z informacji jeszcze, które warto sobie przyswoić, tutaj jest symbol płomienia i sygnalizuje po prostu, że kocioł pracuje w danym momencie. Przez to, że w tym modelu bardzo dobrze jest wyciszona obudowa, praktycznie nie słychać, że kocioł pracuje i jakby dzięki temu w ogóle można się dowiedzieć, że palnik jest w stanie pracy. Jeżeli wyskoczyłaby usterka, jak mogę sobie zasymulować za chwilę. Jeżeli pojawi nam się symbol trójkąta, możemy na niego jakby też wejść i odczytać kod usterki. Warto go sobie zapisać. W razie kontaktu z serwisem pewnie będą pytać, albo ja będę pytać, jaki pokazał się kod usterki. To tyle z podstawowej obsługi tego regulatora. Trzy. Jak uzupełnić wodę w kotle? Od spodu mamy niebieskie pokrętło, za pomocą którego możemy dopuścić wodę. Jeżeli odkręcimy, to po prostu woda będzie się dopełniać do instalacji. Ja tutaj już i tak mam fulla, więc dopełniać nie będę, natomiast jeżeli będziemy zakręcać to pokrętło, warto też nie zakręcać je do końca, tylko tak zostawić lekki luz, ponieważ zawory grzybkowe dokręcane na maksa potrafią po iluś latach stania w takiej pozycji później nie dać się odkręcić, albo nie tak łatwo się da odkręcić.
Ciśnienie mamy, warunki gwarancji mamy. Jeżeli będziemy chcieli podłączyć kocioł do internetu, będziemy potrzebować kod QR modułu Wi-Fi. On standardowo znajduje się tylko wewnątrz obudowy. Ja tutaj go specjalnie przykleiłem, żeby ułatwić późniejszą rejestrację. Natomiast w momencie, gdyby go nie było, trzeba otworzyć obudowę. Do tego potrzebujemy jakiś śrubokręt albo coś takiego. Tutaj zwalniamy od spodu, możesz pokazać. To miejsce z jednej i z drugiej strony trzeba podważyć, żeby obudowa odskoczyła. I tutaj będzie na pewno się znajdować kod QR potrzebny do rejestracji kotła. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć i wiedzieć, gdzie znajduje się kotle, jeżeli już mamy otwartą. W środku znajduje się zawór bezpieczeństwa. Nam jako użytkownikom raczej nie będzie nam potrzebny do niczego innego, oprócz spuszczenia nadmiaru wody. Jeżeli zdarzyłoby nam się nabić za wysokie ciśnienie, jak jest na przykład tutaj, to przekręcając delikatnie ten zawór, to pokrętło na zaworze, można upuścić wodę. Warto tutaj przysłuchać się, czy po przekręceniu nie sączy się woda, bo czasami zdarza się, że po przekręceniu sączy się woda i trzeba jeszcze raz jakby przekręcić. To pokrętło działa na zasadzie, że zawsze wraca do pozycji zamknięcia, także bez obaw można po prostu je kręcić do oporu, ale w tą jedną konkretną stronę, czyli w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara. Jeżeli kocioł mamy powieszony przed pracami budowlanymi, przed katalkowaniem czy tynkowaniem w tym pomieszczeniu, należy kocioł po pierwsze zabezpieczyć jak najdokładniej folią i jak najbardziej hermetycznie. To jest raz. Najlepiej w trakcie szlifowania czy pracy, gdzie się pojawia pył, po prostu z niego nie korzystać, ponieważ obudowa jest hermetyczna, ale pył budowlany jest takim wrednym pyłem, że dostaje się wszędzie. I po prostu, jeżeli go dostanie się zbyt dużo do środka, osadzi się na wentylatorze. Jeżeli by tam za dużo się dostało go, to zdarzały mi się sytuacje, że do roku czasu po prostu były wentylatory do wymiany. Także warto zabezpieczyć, jeżeli się da, to po prostu nie używać w trakcie robót, kiedy się pojawia pył. Ostatnia rzecz, którą warto wiedzieć, w momencie, kiedy jeszcze kocioł właśnie wisi na gołej ścianie, przy zabudowie warto o tym pamiętać, żeby nie zabudowywać go hermetycznie. Chodzi o to, żeby kocioł miał dalej dostęp do wentylacji, ponieważ jeżeli jakikolwiek wyciek gazu by wystąpił z instalacji gazowej, gaz, ponieważ jest lżejszy od powietrza, będzie uciekać do góry. Jeżeli ma gdzie uciec, to ucieknie po prostu kratką wentylacyjną. Zróbmy jeszcze jakie zakończenie to. Ale oni wszyscy nie oglądają tego zakończenia. Ale to 10 sekund musi być tyle. Nie wiem, nie mam wędy. Dobrze, no nie musisz. Dzisiaj nie mam wędy. Ty idziesz szef wtedy.